Tytuł kursu: Podstawy organizowania i monitorowania dystrybucji. Moduł: Organizacja współpracy jednostek uczestniczących w łańcuchu dystrybucji. Temat: Hurtownik. Witaj! Przepraszam, że musiałeś na mnie czekać. Nazywam się Artur Skowronek i jestem szefem tej firmy. Dzień dobry, Andrzej Zabłocki. Ty zapewne jesteś nowym pracownikiem. Dokładnie tak. Przeszedłeś już rozmowę z trenerem stanowiskowym. Poznałeś też, jak wygląda praca pośrednika handlowego. To zanim podpiszemy umowę, może powiesz mi, co będzie należało do Twoich obowiązków. Chcę wiedzieć, czy jesteś ich w pełni świadomy. Usiądź proszę. Oczywiście. Firma, w której chcę pracować, to pośrednik handlowy, której zadaniem jest zakup produktów w celu dalszej sprzedaży z zyskiem dla nabywców, pobierając przy tym marżę hurtową. Zadaniem hurtownika jest organizowanie i finansowanie przepływu produktów, przekazywanie należności, ustalanie cen, badanie rynku, negocjowanie transakcji, przejmowanie produktów, sprawdzanie ich jakości i przechowywanie, sortowanie ich oraz przeróbka. A moją rolą w tej firmie będzie promocja produktów oraz poszukiwanie i nawiązywanie nowych kontaktów z dostawcami i nabywcami. Witamy na pokładzie. Istnieje bardzo wiele korzyści płynących z udziału hurtownika w kanale dystrybucji. Są to korzyści nie tylko dla producentów, ale również dla detalistów. Przyjrzyj się informacjom zamieszczonym w tabelce. Znajdziesz ją również w treściach merytorycznych kursu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.